No, wczoraj było widać, jak się wystraszył okropnie. Remi. Jakieś nieufne.
ściana po prostu. Nie ma ściana. Normalnie nie ma ściana. Ale mam łapę czarną, a nie wziąłem żadnej smaczki. To biegnij. Trudno, najpierw żebym miała jedną rękę czarną, a drugą zieloną. Tak, nie wolno. Dobry. Musisz, Gosia, zwracać uwagę, gdzie go ustawiasz, bo tam chyba dołek jest. Taki? Nie wolno. Słodkie jest w jakimś tam stopniu. Mówię w jakimś stopniu. A mnie głowa boli. Chcesz proszka? Co? Proszka. Ale dosyć dobrze zna psychikę Amstaffów. Wiesz? Co? Mówię, że dosyć dobrze zna psychikę Amstaffów. 30 lat wie, wie jak do nich podchodzić i który jest pewny, a który nie. Tutaj to jest tak silna. To kręci się. Na dworze widzimy. Też nie zbliżę.
Ale tylko jeden dostał za głowę, drugi miał dostać ten, co zwiał. No tu temu też będzie się zastanawiać, zobacz. Gosia, czyli to jak wystawiasz też jest wolne, bo on dostał do strony. Ale skręcony. Dotykajcie mnie, dotykajcie. Co teraz będzie wchodzić pośrednia jeszcze? Czwarta. Nie, no to jest młodzież. No dlatego mówię, że jeszcze pośrednia. Ty tu masz przyciszony? Lubi mocne psy. Mhm.
Czy masz raport? Ale pięknie. Co pięknie? Prosto na mnie. Białej koszuli. Faworytów już wybrała. Proszę o uwagę. Pan Korkos Andrzej proszony jest do stolika rozgłośni w celu odebrania, bo zgubił kartę biblioteczną i inne dokumenty. Prosimy o stawienie się. No nie, nic nie zrobił. Został. Pan Andrzej Korda, proszę o zgłoszenie w dokumentu do tej kolejności. Nie wiem, Gosia, czy ty z tą piłką możesz wejść, może lepiej nie. Wejdę z nią, ale nie ją. Rozładowuje sobie stres. Mm.
ona chyba mu coś dawała i wtedy łańcuszek się zsunął. Jakiś.